Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry! Z całego serca zapraszam Cię na nasze kolejne spotkanie o numerze 213. Będziemy mówić o tym, jak uwolnić się od wszystkich krępujących Cię więzów, ale uwaga! Zarówno od tych, które sama sobie nałożyłaś albo sam sobie nałożyłeś, bariery, ograniczenia, ale również od tych, które nałożyli na Ciebie inni. Porozmawiamy o symbolice owcy i wilka. Odkryjesz to, czy jesteś owcą, czy jesteś wilkiem. Jeżeli jesteś wilkiem w owczym stadzie, to jakie mam dla Ciebie wskazówki na Twojej drodze do wolności, niezależności? Odpowiem również na te pytania, w co warto inwestować w kolejnym czasie, a raczej ukrytą tego symbolikę. Porozmawiamy o końcu, który jest jednocześnie nowym początkiem, czyli jak popatrzeć na Twoje życie z innej perspektywy i dokonać przemiany wewnętrznej i zewnętrznej. Porozmawiamy o tym, że co wysiewasz, to zbierasz, ale na konkretnych przykładach wewnętrznego ogrodu. O tym, jak myśli kształtują Twoje życie i jak z dzisiejszej perspektywy możesz popatrzeć na całe Twoje otoczenie. Wszystko to, kim jesteś, co jesz, jak się ubierasz, jak się czujesz. Wyszukać to, co Ci się podoba, i to pielęgnować, a jak wyszukać to, co Ci się nie podoba i to wyrwać z korzeniami i wyrzucić. Będziemy więc mówić o tym, co piękne, pozytywne i o tym, co negatywne, co zabrudza, zanieczyszcza i zabiera Twoje szczęście. 213 klucz do miłości, zdrowia, radości, obfitości, sukcesu, miłości do samej siebie, samego siebie i realizacji Twoich najgłębszych marzeń i pragnień. 213. Pamiętaj, że żeby uczestniczyć w ceremonii o numerze 213, jest ona tylko i wyłącznie na mojej stronie. Tutaj masz adres u góry. Wchodzisz w zakładkę ceremonie i potrzebujesz dostęp premium na 6 dni za 33 zł, 111 zł to jest dostęp na miesiąc, albo 111, gdzie masz 2 miesiące bezpłatnie na cały rok. Masz wtedy dostęp do tej aktualnej ceremonii. Możesz być dokładnie w czwartek o godzinie 20:20 startujemy, ale możesz ją naturalnie obejrzeć później w archiwum, a także wszystkie poprzednie spotkania, czyli ponad 200 godzin. Możesz sobie wybrać te, które chcesz oglądać 24 godziny na dobę, ile potrzebujesz i korzystać z wiedzy wyższej w pigułce, aby zastosować ją w Twoim życiu na Twojej drodze do szczęścia i spełnienia. Dołącz do bardzo wyjątkowych ludzi. Ludzi na wyższym poziomie świadomości, którzy zmieniają swoje życie, ten świat i wszechświat. I ceremonia 213 to jest dla mnie ukoronowanie, ponieważ będziemy mówić o czasie apokalipsy, o tym, jak to jest ważne, żeby dokładnie teraz podejmować mądre decyzje, aby dokładnie teraz świadomie dbać o swoją czystość, krystaliczność, ale również o swój własny rozwój. Bo w czasie apokalipsy, boskiego sądu, boskiej sprawiedliwości, bardzo szybko wszystko to, co się nie rozwija, wszystko, co jest martwe, nie rusza się, nie zmienia, nie przemienia, zostaje ścięte i odchodzi, robiąc miejsce dla nowego. Widzimy się więc w ten czwartek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.